wyjaśnić niewyjaśnione. Tajemnice są zawsze początkiem wielkich dramatów. Gdyby nie sekrety, wiele spraw stałoby się łatwiejszych. Wiele wskazuje na to, że w sprawie 19-letniej Joanny z Kikoła to właśnie tajemnica zaważyła na jej losach. Młoda kobieta zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach 17 lutego 1997 roku. W domu pod opieką dziadków pozostawiła swoją niespełna 9-miesięczną córeczkę Klaudię. Joanna miała wyjść tylko na chwilę do przyjaciółki, mieszkającej w bloku obok. Zabrała ze sobą chodzik do zreperowania oraz album ze zdjęciami swojej córki. W mieszkaniu przyjaciółki spędziła zaledwie kwadrans, po czym zdecydowała się na powrót do domu. W tym momencie ślad po Joannie się urwał. Śledczy przyjęli hipotezę, że album mógł być przeznaczony dla biologicznego ojca Klaudii. Według hipotez to on miał stać za tajemniczym zaginięciem nastolatki z Kikoła. Zapraszam do wysłuchania historii Joanny Zawadzkiej. Wszystko miało swój początek pewnego zimowego wieczoru. Był luty 1997 roku. Joanna Zawadzka wróciła z pracy około godziny 18. Pobawiła się 9-miesięczną córeczką, wstawiła wodę na pranie i wyszła na spotkanie z koleżanką. Miała wyjść tylko na kwadrans, oddać chodzik do naprawy i za chwilę wrócić, aby wykąpać i położyć spać córeczkę. Joanna jednak do domu nigdy już nie wróciła. 17 luty 1997 roku stał się pierwszym dniem dramatycznych poszukiwań 19-latki z Kikoła. Kikół to niewielka popegerowska miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim. To tutaj wychowała się i dorastała Joanna Zawadzka. Rodzice starali się trzymać ją krótko, ale młoda kobieta potrafiła znaleźć na to swoje sposoby. Nierzadko udawało jej się wymknąć z domu, aby móc spotkać się ze znajomymi. Jednym z ulubionych miejsc Joanny był nieistniejący już klub Pola w Lipnie. Lipno to rodzinna miejscowość cenionej międzywojennej aktorki Poli Negri. Dlatego klub został nazwany jej imieniem, aby uhonorować pochodzenie kobiety. Joanna Zawadzka miała swoje tajemnice. Prawda o tym, że jest w ciąży, wyszła na jaw dopiero po 5 miesiącach. Nikt nie wiedział o odmiennym stanie Joanny, nawet znajomi. Początkowo nastolatka miała nie być dopuszczona nawet do matur. Dyrekcja szkoły bała się, że zacznie rodzić w trakcie egzaminów, zakłócając tym ich przebieg. Słowa były niemal prorocze. Joanna zaczęła rodzić dzień po zakończeniu matur. W maju 1996 roku na świat przyszła malutka Klaudia. Joanna jednak nie wyjawiła całej prawdy. Nikomu nie zdradziła, kto jest ojcem jej dziecka. W szpitalu podała jedynie imię Krzysztof. Ta sprawa od początku mąciła spokój w rodzinie Zawadzkich. Rodzice Joanny chcieli wiedzieć, kim jest ojciec dziecka. Być może, gdyby wtedy Joanna wyjawiła rodzinie prawdę, dziś nie byłaby jedną z najdłużej poszukiwanych osób zaginionych w Polsce. Przyjaciółki Joanny dopiero po latach przyznały, że gdy Joanna zaszła w ciążę, zawarła wraz z ojcem dziecka ustną umowę, że mężczyzna będzie przekazywał pieniądze na utrzymanie dziecka, a w zamian za to Joanna nie ujawni publicznie jego ojcostwa. Mężczyzna tylko przez okres kilku miesięcy wywiązywał się z podjętych zobowiązań finansowych wobec dziecka Joanny. Niedługo przed zaginięciem Joanna miała być widziana w sądzie w Lipnie. Chciała uzyskać informacje na temat procedury uzyskania alimentów. Niewykluczone, że młoda kobieta chciała drogą sądową ustalić ojcostwo. Miejscowe plotki. Po zaginięciu Joanny Zawadzkiej ustalenie tożsamości ojca i dziecka stało się istotne. Nie można było wykluczyć, że być może to on stoi za zaginięciem młodej kobiety. Na tą okoliczność śledczy postanowili przepytać znajomych Joanny. Od dłuższego czasu krążyła plotka, że Joanna była związana z jednym z lipnowskich policjantów, Krzysztofem N. Jednak nikt nie chciał oficjalnie potwierdzić tych informacji w tamtym czasie. Dopiero po upływie kilkunastu lat, gdy dorosła już Klaudia rozpoczęła swoje własne śledztwo, jedna z przyjaciółek matki, a jej chrzestna, potwierdziła publicznie te informacje przed kamerami programu Superwizjer stacji TVN. Według jednej z koleżanek Joanny, plotki w małych miejscowościach rozchodzą się błyskawicznie, szczególnie te o związkach, romansach i ciążach. Podobno o relacji Joanny i Krzysztofa miało wiedzieć wiele osób. Nieoficjalnie niektórzy z nich mówili, że widzieli momenty, gdy mężczyzna przekazywał Joannie pieniądze. Tym tropem poszła również prokuratura, zlecając badania kodu DNA. Wyniki zaprzeczyły jednak, jakoby Krzysztof N. był ojcem dziecka Joanny Zawadzkiej. Badania genetyczne przeprowadzono w Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Zdaniem rodziny Zawadzkich zostały one sfałszowane. Oprócz Krzysztofa N. w gabinecie pobrań znajdował się także jego kolega policjant. Prokuratura jednak zaprzecza tym stwierdzeniom, podkreślając, że postać Krzysztofa była wnikliwie zbadana. Sprawdzono nawet jego alibi z dnia i nocy zaginięcia Joanny Zawadzkiej. Prokurator stanowczo podkreśla, że oskarżany policjant w ich ocenie nie ma nic wspólnego ze sprawą, a to wszystko to są wyłącznie domysły i pomówienia. Pojawiły się również doniesienia, że za zaginięciem nastolatki z Kikoła może stać ktoś ze środowiska przestępczego Lipna. Teza była uargumentowana tym, że przestępcy również chodzili do klubu Pola, w którym często bawiła się Joanna Zawadzka. To właśnie stamtąd miały pojawiać się różne informacje na temat jej losów. Plotki były sprzeczne. Jedne głosiły, że Joanna żądała alimentów od gangstera, dlatego ją uciszono. Inne zaś mówiły o tym, że młoda kobieta uciekła, dlatego zabrała ze sobą album, aby mieć pamiątkę. Na czele lipnowskiej grupy stali dwaj przestępcy, Bogdan P. pseudonim Pikus oraz Krzysztof P. pseudonim Eloch. Swoją pozycję zawdzięczają dobrym układom z dwoma grupami przestępczymi, gangiem wołomińskim i gangiem ożarowskim. Po nawiązaniu współpracy grupy lipnowskiej z większymi gangami otrzymali oni niemal wyłączność na rozprowadzanie substancji odurzających w swoim rejonie. Tutaj warto zwrócić uwagę, że w sprawie pojawia się kolejny Krzysztof, tym razem potężniejszy, mający dużo więcej do stracenia. Choć świadkowie zapewniają, że Joannę Zawadzką łączyły relacje z policjantem Krzysztofem N., to nie możemy wykluczyć, że ojcem jej dziecka może być Krzysztof P., pseudonim Eloch. Opowiem teraz pokrótce o działaniach grupy lipnowskiej. Nabyte przez nich środki psychoaktywne były rozprowadzane w okolicznych dyskotekach lub lokalach kontrolowanych przez bandytów. Policjanci prowadzący sprawy grupy lipnowskiej zarzucają członkom szczególne okrucieństwo. Oprócz rozprowadzania substancji psychoaktywnych, grupa specjalizowała się również w prowadzeniu dla okupu. Ofiary były przetrzymywane w specjalnym pomieszczeniu, wybudowanym w domu jednego z liderów grupy. Pod dywanem jednego z pokoi na parterze ukryty był właz do lochu. Pomieszczenie było o wymiarach 1,5 metra na 1,5 metra. Stanie było uciążliwe, ale siedzieć wygodnie też tam się nie dało. Jeden z porwanych musiał w takich warunkach spędzić 2 doby. W tym czasie nie otrzymywał nic do jedzenia ani do picia. Grupa lipnowska traktowała to jako sygnał ostrzegawczy dla wszystkich swoich wrogów, aby wiedzieli, że nie ma z nimi żartów. Tak naprawdę niewiele trzeba było zrobić, aby trafić do lochu. Wystarczyło być winnym kilka tysięcy złotych lub w jakikolwiek sposób obrazić liderów grupy. Natomiast główną siedzibą gangsterów z Lipna był lokal w centrum miasta. Tam spędzali czas wolny i uzgadniali interesy. W centrum podejmowali też ważne gości z innych grup przestępczych, zawsze organizując wystawne obiady i przyjęcia. Dlatego krążyły też plotki, że Joanna miała kontakty z grupą lipnowską. Jedynym punktem zbieżnym był klub w centrum miasta. Jednak warto pamiętać, że w każdej plotce znajduje się ziarno prawdy. Różne wątki. Rodzina Joanny dysponuje informacjami od mieszkańców wsi, którzy tego wieczoru widzieli tajemniczy, nieznany w tej okolicy samochód, który przez kilka godzin stał zaparkowany w pobliżu miejsca zamieszkania Joanny. W samochodzie miało siedzieć dwóch mężczyzn, którzy siłą mieli wciągnąć Joannę Zawadzką do auta, a następnie odjechać z nią w nieustalonym kierunku. Te informacje nie zostały zweryfikowane na początku śledztwa, ponieważ owi świadkowie odmówili złożenia oficjalnych zeznań na policji. Tuż po zgłoszeniu zaginięcia przez rodziców sprawą zajęła się prokuratura we Włocławku, która umorzyła śledztwo o uprowadzeniu kobiety po paru miesiącach z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa. Rodzina zaginionej odwołała się od tej decyzji, co zaowocowało wznowieniem śledztwa. Niestety postępowanie zostało ponownie umorzone w 1998 roku. Śledztwo było umorzone aż do 2005 roku. Właśnie wtedy na policję wpłynął zagadkowy anonim. Ktoś w swoim liście zasugerował, że za zaginięciem Joanny Zawadzkiej stoją jej rodzice. Dlatego w maju 2005 roku w bloku zaginionej kobiety pojawiło się 15 funkcjonariuszy policji wraz z firmą budowlaną. Postanowiono wtedy dokładniej przeszukać piwnicę budynku, bowiem autor anonimowego zgłoszenia sugerował, że właśnie tam ukryte jest ciało Joanny Zawadzkiej. Posadzkę skuto dokładnie, metr po metrze. W pewnym momencie ktoś krzyknął „jest”. Był to jednak fałszywy alarm. Niczego nie znaleziono. Posadzkę wylano na nowo. Jednak po 2 dniach ekipa powróciła na miejsce w celu ponownego przeszukania. Tym razem również nic nie odnaleziono. Rodzice Joanny Zawadzkiej nie kryli swojego oburzenia. Bardzo dotknął ich fakt, że policja i prokuratura przyjęła taką wersję wydarzeń za możliwą. Jednak organy ścigania odpowiadają twardo, że każdy wątek musi być wnikliwie zbadany, nawet ten najbardziej absurdalny. Tutaj jednak dodam od siebie, że szkoda, gdy policja wybiera tylko te wątki, które są dla niej wygodne do sprawdzenia. Natomiast nie drąży tematu tam, gdzie występują przesłanki o możliwych błędach śledztwa lub próbach wpływu na materiał dowodowy. Na kanwach wydarzeń z 2005 roku powstało wiele plotek. Jedne z nich bardzo uderzały w rodzinę Zawadzkich. Sugerowano nawet, że rodzice Joanny chcieli odebrać jej dziecko. Śledztwo córki. Gdy Klaudia, córka Joanny Zawadzkiej, dorosła, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Młoda kobieta sprawiła, że sprawa znów została wznowiona. Tajemnica zaginięcia mamy nie daje jej spokoju. Dlatego chciałaby w końcu poznać prawdę o wydarzeniach z 1997 roku. Po latach w piwnicy budynku, w którym mieszka rodzina Zawadzkich, ojciec Joanny odnalazł pudełko pełne listów. Są to listy, które jego córka pisała, ale nigdy ich nie wysłała. Pisze w nich do swoich koleżanek, opowiada o Klaudii, a także o ojcu dziecka. Jednak wszystkie nazwiska zastępuje pseudonimami lub je zakreśla. W jednym z listów wspomina o ojcu Klaudii. Cieszy się w nim, że mężczyzna zainteresował się dzieckiem i być może chciałby je poznać. Joanna wierzy w treści listu, że wszystko jeszcze może się ułożyć. List ten został napisany na niedługo przed zaginięciem kobiety. Klaudia Zawadzka wyruszyła do przyjaciółek mamy, licząc na to, że zmowa milczenia w końcu zostanie przerwana. Tak też się stało. Najbliższa przyjaciółka Joanny, a zarazem matka chrzestna Klaudii, wyjawiła jej nazwisko ojca. Jednak w tej historii nie zgadza się to, że mężczyzna poddał już się badaniom genetycznym, które wykluczyły jego ojcostwo. Dlaczego do tego wracam? Ponieważ ważna jest tutaj konkluzja. W roku 1997 mężczyzna nie miał świadomości, że nie jest biologicznym ojcem dziecka. Jeśli Joanna faktycznie uważała, że tak jest, mogła chcieć ten fakt ujawnić. Mężczyzna miał wtedy wiele do stracenia. Oficjalnie był w związku narzeczeńskim z inną kobietą. Przyjaciółka Joanny Podkreśla, że spędzała wtedy wakacje wraz z Joanną i poznała Krzysztofa. Raz zabrał jej nawet na przejażdżkę po Lipnie radiowozem. Jechali nawet z wyciągniętym kogutem na dachu. Później widziała też kilkukrotnie, jak Joanna Zawadzka wsiada do samochodu mężczyzny i odjeżdża w nieznanym kierunku. Tutaj też krzyżują się inne możliwe wątki. Jeśli przyjmiemy za prawdę, że Joannę łączyła relacja z innym Krzysztofem, pseudonim Eloch, to jej znajomość z policjantem mogła być nie na rękę grupie lipnowskiej. Bazując na akcie urodzenia i wpisanym tam imieniu Krzysztof, daje to nam dwie możliwości. Obie niebezpieczne dla nastolatki z niewielkiego Kikoła. W ostatnich latach odbyła się kolejna wizja lokalna, tym razem na osiedlu Joanny. Rodzina Zawadzkich nie kryje nadziei, że tym razem sprawa ruszy do przodu. Jedno jest pewne, na pewno w tej sprawie istnieją świadkowie. Są osoby, które coś słyszały albo widziały. Jednak boją się mówić, podobnie jak Joanna. Ta sprawa to idealny przykład tego, jakie konsekwencje może nieść za sobą jedna tajemnica. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiesz coś o wspomnianej sprawie, coś co pozwoliłoby doprowadzić do jej zamknięcia, nie bój się anonimowo skontaktować. Możesz to zrobić pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.